24 kwietnia wspominamy świętą Marię Elżbietę Hesselblad, zakonnicę. Maria Elżbieta urodziła się 4 czerwca 1870 roku w mieście Fåglavik w południowej Szwecji jako piąte z 13 dzieci w rodzinie luterańskiej. Po zdobyciu wstępnego wykształcenia w wieku 18 lat wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Tam podjęła pracę zarobkową, by wesprzeć finansowo rodzinę w kraju. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu imienia Roosevelta w Nowym Jorku do 1904 roku. Poszukiwała Boga i sensu życia. Tam poznała też amerykańskiego jezuitę Hagena, kapelana szpitalnego, dzięki któremu zbliżyła się do katolicyzmu, studiowała prawdy wiary i 25 marca 1902 roku przyjęła chrzest. Następnie w 1904 Maria udała się do Rzymu, gdzie wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek. Ich siedzibą był dom, w którym w XIV wieku mieszkała święta Brygida Szwedzka, a później przez ponad 5 wieków należał do zakonu Brygidek. Gdy w XIX wieku zakon ten niemalże zupełnie zanikł w Rzymie, dom przeszedł w ręce karmelitanek. W tym okresie siostra Maria korespondowała z brygidkami w Anglii i z ich pomocą zgłębiała duchowość swojej świętej rodaczki. W 1906 roku, po uzyskaniu od Piusa X specjalnego zezwolenia, Maria przeszła do zakonu brygidek i przyjęła imię Elżbieta. W 1911 roku, gdy zgłosiły się nowe postulantki, rozpoczęła odnowę zakonu i założyła w Rzymie nowe odgałęzienie brygidek, zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy. W 1923 roku założyła także dom zakonny w Djursholmie w Szwecji, a w 1935 roku w Vadstenie. Przez całe życie szczególnie zabiegała o jedność chrześcijan. Wraz z siostrami otaczała opieką najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Rzymu. Została za to odznaczona licznymi medalami i orderami, m.in. zakonu maltańskiego i Szwecji. W czasie II wojny światowej udzielała pomocy licznym Żydom, a wielu z nich znalazło schronienie w jej rzymskim domu zakonnym. Gdy po wojnie w Rzymie powstało Unitas, pierwsze stowarzyszenie na rzecz jedności chrześcijan, Maria Elżbieta ofiarowała mu siedzibę w domu świętej Brygidy i wraz z siostrami z nim współpracowała. Zmarła w opinii świętości 24 kwietnia 1957 roku w Rzymie w wieku prawie 87 lat. Była uważana za matkę ubogich i mistrzynię duchowności. Papież święty Jan Paweł II beatyfikował ją 9 kwietnia 2000 roku w Rzymie i tak opisał jej życie i dzieło. Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Ta obietnica Jezusa wypełnia się w przedziwny sposób również w życiu Marii Elżbiety Hesselblad. Podobnie jak jej rodaczka, święta Brygida, także ona posiadała głębokie zrozumienie mądrości krzyża przez modlitwę i poprzez wydarzenia swego życia. Jej wczesne doświadczenie ubóstwa, kontakt z chorymi, którzy zaimponowali jej pogodą ducha i ufnością w pomoc Bożą, jej wytrwałość w obliczu wielu przeszkód, z jakimi się zmagała, zakładając zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy, wszystko to nauczyło ją, że krzyż stanowi centrum ludzkiego życia i jest najwyższym objawieniem miłości naszego niebieskiego Ojca. Rozważając nieustannie Słowo Boże, siostra Elżbieta utwierdziła się w przekonaniu, że przez działanie i modlitwę powinna dążyć do tego, aby wszyscy chrześcijanie stanowili jedno. Była przeświadczona, że wsłuchując się w głos ukrzyżowanego Chrystusa, chrześcijanie zgromadzą się w jednej owczarni pod przewodnictwem jednego pasterza, dlatego też założony przez nią zakon, wyróżniający się duchownością eucharystyczną i maryjną, od samego początku służył sprawie jedności chrześcijan przez modlitwę i ewangeliczne świadectwo. Niech za wstawiennictwem błogosławionej Marii Elżbiety Hesselblad, pionierki ekumenizmu, Bóg pobłogosławi i pozwoli owocować wysiłkom Kościoła, który stara się budować coraz głębszą jedność i rozwijać coraz skuteczniejszą współpracę między wszystkimi uczniami Chrystusa ut unum sint.
3 czerwca 2005 roku Jerozolimski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem odznaczył Elżbietę pośmiertnie za pomoc udzielaną Żydom medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Maria Elżbieta została kanonizowana 5 czerwca 2016 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który przez Ducha Świętego kierowałeś błogosławioną Marią Elżbietą Hesselblad, naśladującą świętą Brygidę, do pełni życia w wierze katolickiej. Spraw, abyśmy za jej przykładem i za jej wstawiennictwem ukochali gorąco Krzyż Chrystusa i ofiarowali nasze życie za jedność Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.